Czy Ziemia jest dyskiem? W dzisiejszych czasach istnieje ruch tak zwanej płaskiej Ziemi. Zakłada on, że Ziemia jest dyskiem. Są też wierzący, którzy są uzależnieni od tego kultu. Czy w Biblii są wskazówki, że Ziemia jest dyskiem? Dla mnie werset czytany z Zachariasza 9:10 i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce kraju, nie jest takim dowodem. Tam mamy wyrażenie aż po krańce kraju. Czy to oznacza, że Ziemia jest hipotetycznie dyskiem? Zobaczymy, jaka jest odpowiedź za chwilę. Ruch płaskoziemczy zakłada, że nie ma kuli ziemskiej i że wszyscy żyjemy na dysku, a biegun północny, Arktyka, leży pośrodku tego dysku, a kontynenty są rozmieszczone wokół niego. Niebo rozciąga się nad nim jak rodzaj półkuli, a Słońce wędruje tam i z powrotem i zawsze oświetla małą część i zawsze inną część i zawsze oświetla niewielką część i zawsze inną część powierzchni Ziemi, co wyjaśnia, że nie wszędzie widać Słońce w tej samej ilości. To, co łączy wielu płaskoziemców, to przede wszystkim duma z tego, że nie muszą wierzyć w to, co rozpowszechniają w głównym nurcie. Czasami mówi się nawet, że są to przekonania religijne, co z pewnością może mieć miejsce, ale po raz kolejny nie jestem przekonany, że w Biblii Ziemia jest przedstawiana jako płaski dysk. Biblia nie uczy, że Ziemia jest płaskim dyskiem. Samo płaskoziemcze przekonanie nie jest nowe. Już w Mezopotamii i we wczesnej Grecji, aby podać dwa przykłady, ludzie wierzyli w coś takiego i przez długi czas faktem było, że ludzie w ciemnych wiekach musieli wierzyć w płaską ziemię, a kulista ziemia oczywiście nie pasowałaby do zrozumienia średniowiecza. W ten sposób zawsze wyobrażano sobie pogańskie średniowiecze. Obecnie współczesne badania zakładają, że wcale tak nie było. Ludzie w chrześcijańskiej Europie w średniowieczu byli również przekonani, że Ziemia jest kulista, więc większość płaskoziemców znajduje potwierdzenie swojej teorii na YouTube, ponieważ są tam manipulujące filmy, które mają na celu obałamucić oglądających, aby dali się zwieść i uwierzyli, że Ziemia jest płaska. Nawet najbardziej przekonujący film, który został przygotowany bardzo umiejętnie, nie powinien ukrywać faktu, że nie ma ani jednego dowodu na płaską ziemię. Badania pokazują, że dziś 1 na 6 Amerykanów nie jest pewien, czy ziemia ma kulisty kształt, a 3% Anglików nie jest pewnych, że tak. A 3% Anglików oznacza, że w bardzo nowoczesnych krajach o bardzo wysokiej pozycji naukowej jest ogromna liczba ludzi, którzy nie są już przekonani, że Ziemia jest kulą. Już w XX wieku, w 1956 roku, powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Płaskiej Ziemi, które robi to bardzo sprytnie. Podobnie jak twoja strona internetowa, raz po raz zakładając, że odpowiesz na pytania, zadając pytania dotyczące płaskiej ziemi, które mają potwierdzić płaską ziemię. Jaka jest motywacja za tym stojąca? Nie jest to do końca jasne. Niektóre szybko kończą się osądem. Na przykład niektórzy twierdzą raz po raz, że jest to coś, co ma powody religijne. Ponieważ prawda z Biblii jest przesłonięta przez kulistą ziemię, co jednak oni ukrywają. Według ogólnych doniesień, obecny lider ruchu płaskiej ziemi jest biologiem ewolucyjnym, więc są ewolucyjni biolodzy, którzy wierzą w płaską ziemię. Nie obchodzi mnie, czy jest to ktoś, kto jest biologiem ewolucyjnym,
czy ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, wiara w płaską ziemię jest po prostu błędna. Przedstawię Ci wiele dowodów, które wyraźnie dowodzą kulistego kształtu Ziemi i że pogląd, że Kościół w średniowieczu był odpowiedzialny za teorię płaskiej Ziemi, jest ewidentnie fałszywy. Przedstawię Ci dowód, który pokazuje, jakie naukowe argumenty przemawiają za kulistym kształtem Ziemi. Argumenty za kulistą Ziemią. Weźmy na początek Kolumba, który zobaczyłby Amerykę natychmiast, gdyby Ziemia była płaska. Wszystko, co musiał zrobić, to użyć swojego teleskopu i wiedziałby dokładnie, kto musi tam popłynąć, ale nie było to takie proste, jak pokazuje historia, że Kolumb musiał szukać Ameryki lub Magellan lub inne zespoły żeglarzy pływających dookoła świata udowodniły w ten sposób, że Ziemia jest kulista. Temat statków też jest dowodem kulistości. Jeśli stoisz na brzegu morza i widzisz statek pojawiający się na horyzoncie, to oczywiście najpierw widzisz czubek masztu lub widzisz coraz więcej tego statku, krok po kroku widzisz coraz więcej tego statku. Jeśli podróżowałeś samolotem, wiesz, że piloci zwykle nie lecą w linii prostej, ale po zakrzywionej ścieżce, nie dlatego, że piloci chcą zboczyć z trasy, ale z powodu krzywizny Ziemi. Inną interesującą rzeczą jest Księżyc. Jeśli na przykład obserwuję ubywający Księżyc, będzie on zajmował jedną stronę na północnej półkuli, a zupełnie odwrotnie na półkuli południowej. Inaczej znika na półkuli północnej z drugiej strony niż na półkuli południowej. Jak pokazują zdjęcia, co oczywiście byłoby niemożliwe, gdyby Ziemia była płaska. Jeśli jesteśmy w temacie ciał niebieskich, możemy wziąć konstelację, na przykład Krzyż Południa. Nie możemy zobaczyć Krzyża Południa na półkuli północnej. Musimy być na południe od równika, aby znaleźć tę konstelację, co oznacza, że mamy różne konstelacje na półkuli południowej i na półkuli północnej, co również byłoby niemożliwe, gdyby Ziemia hipotetycznie była dyskiem. W dodatku, tylko wschód Słońca i Księżyca i pory dnia są niemożliwe przy płaskiej Ziemi. Można to wytłumaczyć tylko kulistym kształtem Ziemi. To nie są tylko złudzenia optyczne. Są zdjęcia z kosmosu, które pokazują, że Ziemia jest kulista. Jak to ma się do stwierdzeń biblijnych? Jest pewna ilość fragmentów, gdzie jest mowa o krańcach lub rogach kraju. Właśnie przeczytałem jeden o krańcach kraju i chciałbym przeczytać drugi. Można wymienić wiele innych, które zawsze mówią to samo. W zasadzie w Izajasza 11 rozdział mamy taki fragment w wersecie 12. I zbierzcie wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców kraju. To słowo, które jest tam użyte w odniesieniu do końców, może również oznaczać skrzydła lub rogi, więc z czterech skrzydeł, czterech rogów kraju. Odpowiadające mu greckie słowo, które muszę przeczytać, to objawienie, 20 rozdział, werset 8. Wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach kraju. To słowo, które można oddać jako kąt lub podział, i mógłbym wymienić wiele innych cytatów. Mógłbym podać wiele innych przykładów. Niektóre z tych fragmentów są wymienione. Wszystkie pokazują to samo, że nie chodzi o kształt naszego ciała niebieskiego, ale bardziej o to, o cztery różne kierunki, które mamy, co oznacza, że wszystkie te wyrażenia można przyjrzeć
się im bardzo uważnie pokazują na krańce kraju. Nie mam czasu, aby zagłębiać się w te wszystkie 30-40 miejsc, które mamy. Nie mają one nic wspólnego z błędnym wyobrażeniem, że Ziemia jest dyskiem lub nawet płaskim kwadratem, gdy wspomina się o rogach Ziemi. Ponieważ dysk nie ma żadnych rogów, ale ostatecznie oznacza to nic innego jak cztery punkty kardynalne, a czasami odnosi się do czterech punktów kompasu. Czasami wyrażenie to odnosi się również tylko do krawędzi zamieszkałego kraju lub zamieszkałych kontynentów, ponieważ kraj i kraina są często tym samym słowem w języku hebrajskim, a czasami oznacza również ziemię. Te fragmenty nie mają nic wspólnego z nieprawdziwym zabobonem ludzi twierdzących, że ziemia jest dyskiem. Jest to całkowicie błędna interpretacja. Wręcz przeciwnie, w Nowym Testamencie jest powiedziane, że kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie, to dla niektórych będzie dzień, a dla innych noc. A to wcale nie odpowiada płaskiej ziemi, a jedynie kulistemu kształtowi ziemi. Prawie wszyscy wcześni i średniowieczni uczeni kościelni, którzy wypowiadali się na temat kształtu ziemi w tamtym czasie, wyraźnie twierdziło, że jest ona okrągła, mimo że w tamtym czasie istniał duży problem ze światopoglądem. Czy mamy światopogląd geocentryczny, to jest, czy Ziemia jest centrum i jest okrągła. Kościół z pewnością częściowo się mylił, gdy zaczynał od geocentrycznego poglądu na świat. Ale nigdy nie było żadnej dyskusji na temat tego, czy ciała niebieskie są kuliste, czy płaskie. Nawet przeciwnicy Kolumba nigdy nie spierali się o to, czy Ziemia jest kulista, a jedynie o rozmiar tej kuli, która jest. A europejscy władcy średniowiecza zwykle używali kuli, czasem złotej kuli lub kuli tak zwanego Globus Crusiger, czyli kuli z krzyżem, aby reprezentować ziemię pod panowaniem Chrystusa. Ziemia pod panowaniem Chrystusa. Moneta, którą tutaj widzicie, pokazuje taki Globus Crusiger. I jest to bardzo wyraźny dowód na to, że zaczęli od kulistego kształtu ziemi. Więc nic nie wskazuje na to, że to był ich błąd. To samo w sobie mówi o kształcie w ziemi według Kościoła lub Biblii. Można przypisać może w końcu bardzo ważne słowo, które jest bardzo aktualne w dzisiejszych czasach, drugiego listu do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł mówi w rozdziale drugim, wersecie trzecim: niech nikt nie sprowadza was na manowce w jakikolwiek sposób, gdyż już wtedy byli ludzie, którzy chcieli sprowadzić wierzących na manowce. I byli w tym czasie ludzie, którzy chcieli zwieść wierzących częściowo przez bardzo dziwną interpretację Starego Testamentu. Co mamy tutaj? Jeśli spojrzysz na te fragmenty i powiesz, że jest to dowód na płaską ziemię lub że powiedzieli, że mieli specjalne objawienia ducha, a także przez fakt, że w obiegu były sfałszowane listy, które miały być napisane w imieniu apostoła Pawła, czego wcale nie zrobił, i takie fałszywe dowody istnieją również i dzisiaj. Dlatego tak wielu ludzi daje się nabrać na źródła internetowe, ponieważ nie są już chętni, aby sprawdzić, czy są one prawdziwe, czy nie. Wierzmy w to, co jest napisane w Biblii. To jest absolutna prawda. Słowo Boże się nie zmienia, jest aktualne w każdym stuleciu, w każdej epoce. To Słowo Boże jest standardem, jest miernikiem wszystkiego. Oczywiście Biblia nie odpowiada
na wiele pytań naukowych i dlatego potrzebujemy również nauki i zrozumienia pewnych procesów na Ziemi i tak dalej. Ale mimo to nie dajcie się uwieść nikomu w żaden sposób.